Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze uroczystości. Apel składa się tradycyjnie z dwóch części. Pierwsza pod pomnikiem łączności pokoleń i druga część na sali gimnastycznej Olimpia. Serdecznie witam dzisiaj wszystkich zgromadzonych. Pozwólcie, że odczytam kilka zdań. 14 października, Dzień Edukacji Narodowej. Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, a od 1982 roku obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Święto głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. Od lat spotykamy się, aby świętując wspominać tych, którzy swoją pracą kształtowali pokolenia młodych Polaków. Bo takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. W dniu dzisiejszym ponownie stajemy przy pomniku łączności pokoleń, aby wspominać tych, którzy tworzyli nasz szkolny świat, a których już nie ma z nami. Spotykamy się, aby oddać hołd ludziom, którzy przez niemal 75 lat istnienia tej szkoły tworzyli jej tożsamość. Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni oraz wielotysięczna rzesza absolwentów zostawiła w tych murach cząstkę siebie. Czas płynie nieubłaganie. Starsze pokolenia ustępują miejsca młodszym. Pamięć o ludziach utrwalona jest w pomnikach, ale przede wszystkim w naszych głowach i sercach. Proszę księdza proboszcza o odmówienie modlitwy za zmarłych pracowników i absolwentów Karolewskiej Szkoły. Kochani, pozwólcie, że dołączymy do tych modlitw również naszych zmarłych rodziców, dziadków, bo tak naprawdę to oni byli pierwszymi naszymi wychowawcami, nauczycielami. Uczyli nas katechizmu, uczyli nas tabliczki mnożenia. Bo przecież szkoła to też miejsce, w którym się uczymy. To właśnie odrabianie lekcji, to właśnie ci pierwsi wychowawcy, nauczyciele tam w domu nas kształtowali. Za tych zmarłych również się pomodlimy. Boski nauczycielu, spraw, Boski nauczycielu, spraw, aby nasi nauczyciele i wychowawcy, którzy nas kształtowali i uczyli w duchu Twojej Ewangelii, otrzymali wspaniałą nagrodę życia wiecznego. Przyjmij ich ofiarnie podejmowany trud wychowawczy. Niech ich dobry przykład, czyny i słowa podążają za nimi przed Twoje oblicze. Niech też wydają dobre owoce w naszym życiu. Światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W intencji zmarłych nauczycieli, wychowawców, a wiemy, że niektórzy tutaj obecni nauczyciele też mieli swoich wychowawców, którzy leżą na naszym cmentarzu, byli absolwentami. Za nich wszystkich pomódlmy się, odmawiając Ojcze nasz, zdrowaś Mario i wieczny odpoczynek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję księdzu proboszczowi za modlitwę. Szanowni Państwo, świętując Dzień Edukacji Narodowej, wspominamy tych, którzy byli cząstką naszej społeczności, a po których została już tylko pamięć. Składając kwiaty i zapalając znicze, złóżmy hołd im wszystkim. W imieniu grona pedagogicznego i pracowników niepedagogicznych proszę dyrekcję szkoły o złożenie kwiatów. I Rady Rodziców proszę delegację o złożenie zapalonych zniczy. Nauczycieli, proszę delegację o złożenie zapalonych zniczy. Pracowników niepedagogicznych proszę delegację o złożenie zapalonych zniczy. Dziękuję wszystkim zebranym. Kończymy pierwszą część dzisiejszych uroczystości. Za pocztem sztandarowym udajemy się do hali gimnastycznej. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły odprowadzić. Spocznij. Do hymnu.
Dzisiejszą uroczystość poprowadzą dla Państwa Weronika Kędzielska z klasy trzeciej Technikum Rolniczego. W tym roku jest to Moralność Pani Górskiej i Apeli Zapolskiej. Fragment o dylematach nastolatek przeczytają uczennice klasy pierwszej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Agata Pieszkanowska, Kesia i Laura Roguska, Bela. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na rurkę. Nie nago, nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. Po co? Bo ty, co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No lata. Czy zaczepia, czy kocha się, czy jak? Och, Kesiu, Zbyszko. No co, nie byłaś na halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panicz, no i jeszcze jest na halkę, kałtem tu idzie. Ale to na scenie, potem to było wtedy, jak taki kontusze nosili. Ale Zbyszko, och, Kesiu, o, halka, ja się jej zapytam, zobaczysz, czy ją łamię. Kesiu, nie pytaj się, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą, mama nie słyszy. Kesiu, nie czegoś przed Hanką wstyd. No to się nie będę pytać. Ale ja widziałam wczoraj, jak o nią tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha. No właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. Wiesz co? Ciebie pod klosz. No. Za co, Kesiu, pod klosz? Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer? Teraz tak ładnie. Głupia jesteś. W życiu nie ma błędów, są tylko lekcje. Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie. Jest tylko okazja, by się rozwijać i uczyć. Wtedy rodzi się siła, a nauka, jak mówi Horacy, umacnia wzrodzoną siłę. Zapraszamy na scenę gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana dyrektora Jana Mickiewicza. Powszechnie nazywany mówię nauczyciela.
skłania do szczególnych refleksji na temat potrzeby jak najlepiej edukować młodych Polaków. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy rewolucja obyczajowa próbuje odrzucić tradycyjne wartości i autorytety, kiedy w świecie coraz bardziej dominuje fascynacja materialnością i konsumpcją, szkoła powinna zdecydowanie zadbać o to, jak najlepiej, jak to powiedział święty Jan Paweł II, w wychowaniu chodziło o to, aby człowiek stał się coraz bardziej człowiekiem. Bycie nauczycielem to przywilej i zaszczyt, ale również ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Zawód nasz wymaga nie tylko rzetelnej wiedzy i umiejętności jej przekazywania, ale też wytrwałości i konsekwencji kształtowania osobowości młodego pokolenia. To jest bardzo ważne, ta wytrwałość, to, że jak kończymy czasami dzień, nam się niczego nie chce, a następnego dnia stajemy i dalej podejmujemy ten trud. I to wtedy przynosi efekt. Dzień dzisiejszy jest doskonałą okazją, kiedy mogę przekazać serdeczne wyrazy uznania Wam, koleżanki i koledzy, za Wasze zaangażowanie zawodowe, które prezentuje bezpośrednią korzyścią dla całej społeczności szkolnej. No i dla mnie oczywiście też jest powodem do dumy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz wszystkim nauczycielom, zarówno pracującym, jak i w stanie spoczynku oraz pracownikom administracji obsługi złożę najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gratuluję Państwu dotychczasowych sukcesów, życzę wytrwałości w realizowaniu Waszych celów i ambicji zawodowych, zdrowia oraz niewyczerpanych dokładów cierpliwości. Życzę nam wszystkim, aby nasz trud pedagogiczny po latach zaowocował trwałym miejscem we wdzięcznej pamięci naszych uczniów. To tak krótko ode mnie. No i proszę Państwa, jeszcze dwa listy od ministra edukacji narodowej, to jest jeden list, i drugi list od ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Powiedzmy, że za ich wiedzą albo przyzwoleniem milczącym zrecenzowałem jeden, czyli trochę skróciłem. Ale uważam, że niektóre fragmenty należy się przeczytać. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyraz najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwiązywania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję. W obecnym roku szkolnym kontynuujemy działania kierunkowane na podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela. Przygotowaliśmy propozycje dobrych rozwiązań, które przełożą się na poprawę warunków pracy i wzrost wynagrodzenia. Jako ministrowie edukacji i nauki zależy mi na tym, aby zawód ten cieszył się społecznym uznaniem. Pandemia i okres kształcenia na odległość pokazały nam bardzo wyraźnie, jak ważny jest bezpośredni kontakt młodego człowieka z nauczycielem. Wiemy, że z tej niezwykłej relacji niż uczeń nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie. To ona jest fundamentem rozwoju społecznego i intelektualnego młodego człowieka. Możliwość przebywania z nauczycielem i jego bezpośrednie wsparcie pozwalają uczniom uwierzyć we własne siły, pokonywać słabości i realizować marzenia. To nieoceniona wartość. No i jeszcze minister na koniec. Jeszcze raz dziękuję za Państwa wytrwałość, zaangażowanie oraz profesjonalizm. Z wyrazami szacunku Przemysław Czarnek,
minister edukacji na edukacji nauki. Warszawa, 13 października 2021 roku. Warszawa, 13 października 2021, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Grzegorz Puda. Szanowni Państwo, nauczyciele, pracownicy szkół rolniczych. Dzień Edukacji Narodowej to dzień, w którym składamy nauczycielom podziękowania za wypełnianie odpowiedzialnej misji nauczania i wychowania młodzieży. Nie jest on przypadkowy, upamiętnia bowiem powołanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty. Jego oświeceni twórcy dostrzegali, jak ważnym dla losu Rzeczpospolitej jest młodzieży chowanie. Rola edukacji jest przez stulecie niezmienna, to znaczy kształtowanie młodych Polaków na światłych obywateli, radosnych i twórczych, a w efekcie szczęśliwych. Musimy pamiętać, że dobrze wykształcone i wychowane młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Jest jej nadzieją na lepsze jutro. Przemiany społeczne narzucają określone wymagania szkole i nauczycielowi, wpływają na modyfikację celów, zadań, treści, metod kształcenia i wychowania. Stawia to nauczyciela w nowej i wciąż zmieniającej się sytuacji, wpływa na warunki i treść jego pracy. Kreacja nauczyciela jest ściśle powiązana z przemianami w życiu społecznym, do którego przygotowuje on swoich wychowanków. W tym wyjątkowym dniu, gratulując Państwu dotychczasowych dokonań i sukcesów, życzę, aby nigdy nie brakło Państwu nowatorskich pomysłów. Życzę, aby Waszym działaniom towarzyszyło zdrowie niezbędne do ich realizowania, abyście pamięci wielu pokoleń swoich wychowanków pozostali jako ci niezapomniani, ukochani, ciepło wspominani po latach. Niechaj nauczycielski trud otacza zawsze życzliwość, spokój i zrozumienie. Wiem, jak bardzo jest to potrzebne w codziennej pracy. Podpisał, zwracamy szacunku minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Jeszcze mam list. Szanowni nauczyciele, drodzy pracownicy oświaty. Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej. W tym dniu chcemy w szczególny sposób podziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom wspomagającym pracę placówek oświatowych. Podpisała senator RP Małgorzata Kubiczko. To mniej więcej napisała, ale tylko tyle przeczytałem. Trzeba przyjąć, nie da się wszystkich na raz wyróżnić. Także
Gratuluję wyróżnionym, który za chwilę wyczytam i dziękuję bardzo i też doceniam trud tych osób, których powiedzmy w tym momencie dzisiaj nie poproszę tutaj na scenę. No i zaczynam. Jest alfabetycznie. Czyli proszę na scenę panią Eleonorę Nowakowską. Przeczytam pracę i rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie przebija wiół. Nad przepaściami przerzuca most. Wracam po prostu do stanu naprawdę dyrektora zespołu szkół zewnątrzkształcenia lubiczego imienia generała Franciszka Kamińskiego w Karolinie przyznana i tutaj pani Eleonorze Nowakowskiej za szczególne zaangażowanie w działanie służące rozwojowi i budowaniu wizerunku szkoły wraz z życzeniami wytrwałości oraz satysfakcji wypełnianej odpowiedzialnej misji, jaką jest praca z młodzieżą. Podpisał dyrektor zespołu Jan Mickiewicz. Przeczytałem to przy innych osobach, może już nie będę czytał, tylko czycie. No bo tu przeważnie te dyplomy są takie same, tylko tyle, że nazwisko się zmieni. Pani Eleonoro, bardzo dziękuję. Proszę uczyć tej matematyki i uczyć.
Kościoła, ale nie ma zajmowała dzisiaj. Pani Anna, proszę przyjąć do domu. Kaliny Szanowni nie ma, ale to nie to, to nie przypadnie. Sławek Tomaszów. Thank you.
a na zdjęcie. Gratulujemy serdecznie wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły. Na scenę zapraszamy panią Karolinę Janowicz i samorząd uczniowski. Jedną z tradycji naszej szkoły jest symboliczne przekazanie władzy samorządowi uczniowskiemu. W tym roku tym młodym ludziom i opiekunom, którzy są z nami na scenie, kończy się kadencja, która trwała w latach 2018-2021. Z tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować opiekunowi samorządu uczniowskiego za współpracę z nami oraz uczniom, którzy również wspierali różne formy działań w naszej szkole, dzielnie reprezentując całą brać uczniowską w jakże trudnych, pandemicznych czasach. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Karolinie Janowicz za zaangażowanie w pełnienie obowiązków opiekuna samorządu uczniowskiego. Pani Karolina rozważy następną kadencję po małej przerwie. Dziękujemy również nieobecnej z nami ciałem, ale na pewno obecnej duchem, naszej koleżance Magdzie Jurkiewicz, która także wspierała pracę samorządu uczniowskiego. Magda, pozdrawiamy. Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Wiedział o tym przewodniczący samorządu uczniowskiego Piotr Fal. Dziękuję. Dzielnie wspierany był przewodniczący przez swoją zastępczynię, której funkcję pełniła Karolina Gardzis. Trochę melancholijnym obliczem, ale zawsze odpowiedzialne za powierzone mu działania, w samorządzie pracował Albert Sender. Obiecał, że będzie się częściej uśmiechał. Samorząd uczniowski dzielnie wspierali następujący uczniowie. Michał Kulik, serdecznie dziękujemy za wszystko, za całą szkołę. Kasia Kownacka, Katarzyno, dziękujemy Ci bardzo za Twoje zaangażowanie i ogromne serdecznie. Do grona wspaniałych, zaangażowanej młodzieży zapraszam również Gabrielę Kozimierską, przepraszam. Krzyżewską, przepraszam, ona tam krzyżewską w nazwisku, nazwisko jest trudne. Czy jest ta dziewczyna? Nie ma, całe szczęście zdążę poprawić dyplom. I zapraszam jeszcze Paulinkę Krawiec. I też dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i za wsparcie. Chcielibyśmy złożyć na ręce pani Karoliny Janowicz, która zawsze nas wspierała,
i swoją kreatywnością urozmaicała projekty samorządu uczniowskiego. Naprawdę miło nam się pracowało. Mam nadzieję, że kolejnemu samorządowi uda się wykreować mnóstwo ciekawych projektów i będą czerpać z tego tyle satysfakcji i radości, co my. Symbolicznie przekażę klucz
przewodniczącej nowego samorządu oraz całemu zespołowi w nowym samorządzie. Bardzo proszę.
Thank you.
Naszym nauczycielom dedykujemy piosenkę Ale Jazz w wykonaniu Karoliny Pytlak i Kingi Nałysnych. Życzymy entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, zrozumienia w oczach uczniów, satysfakcji w odkrywaniu nowych obszarów codziennej pracy nauczyciela.
Thank you.
klasa 4 Technikum Weterynaryjnego. Zapraszamy na scenę. Cudowną osobą. Z całego serca życzymy Pani dużo zdrowia i siły.
W ostatni dziś muzycznej dedykacji wystąpi Wiktoria Pietkiewicz z życzeniem cierpliwości i wytrwałości, aby służba młodemu pokoleniu zwróciła wiele szlachetnych owoców. Facebook, Twitter, Instagram.
i plotek, pudelek, same hity. I messenger, całe zielone, czyli moje wszystkie dzieci już wstały. Wstały, skoro świt. Pewnie aktywnie będą brali udział na lekcji, bo to sami prymusi, sami aktywiści. Dobra, czas się ogarnąć. Ludzie, kiedy jest skończę gadać, to może z slangiem. Co? Kuba? Ty grasz na mojej lekcji? Ty,
jak słabo Pani słychać, zaczynała Pani. Powinna Pani wyrównać Alta w 4. Oj, Rafał, co ja bym bez Ciebie zrobiła? Na pewno skorzystam. Halo! Dzieci! Gdzie jesteście? Nie słyszę Was, bo to, że Was nie widzę, to norma. I proszę, nie wmawiajcie mi, że macie prawo do niewyłączania kamerek. Dosyć. Nie dość, że czarny ekran, to jeszcze w czarną przestrzeń bez odbioru mówię. Nie, jak najszybciej musimy wrócić na te stacjonarne. Ja inaczej oszaleję. Jak mam pracować normalnie w takich warunkach? Niech ja ich tylko dorwę w swoje ręce. Niech oni tylko wchodzą do prasy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nic dodać niż nic ująć. Fantastyczna młodzież, fantastyczny program artystyczny i łezka w oku ze wzruszeniem i doza humoru na koniec. Rzeczywiście mniej więcej w ten sposób wyglądało nasze życie w ciągu ostatnich 2 lat, jak to zostało przedstawione w skeczu. Dlatego też pięknie jest, jak mawiał Jan Grabowski, serce rośnie, patrząc na te czasy, że możemy wrócić do szkoły, być ze sobą. I to jest najfantastyczniejszy prezent, jaki można otrzymać. Móc dzielić się sobą z drugim człowiekiem, móc nauczać i uczyć się, bo tylu mamy nauczycieli, ilu ludzi staje w naszym życiu, na naszej drodze. Dzisiaj w szczególny sposób chciałabym podziękować za to, że mogliśmy być wspólnie i za to, że tę uroczystość przygotowała grupa zaangażowanych osób. Wśród nich zapraszam na scenę oczywiście naszą fantastyczną młodzież. Wszystkich Was, kochani, bardzo serdecznie proszę na scenie. Pokażcie się jeszcze raz i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Która czuwa zawsze nad doborem fragmentu czytanej
lektury w czytaniu narodowym. Bardzo serdecznie dziękuję również pani Mianowicz i pani Dziębowskiej za przygotowanie młodzieży z ustępującego i nowego samorządu miejskiego. I całej ogromnej ekipie technicznej, która przygotowała dekoracje, wystrój tej sali, krzesła. Wśród nich, przepraszam, jeżeli kogokolwiek pominę, pozwólcie państwo, że wyróżnię panią Genowefę Jasionek, panią Karolę Rutkowską, panią Magdalenę Rutkowską, panią Dorotę Pawlicką, panią Dorotę Kurcińską, pana Wiesława Sztejtera, pana Przemysła Kaczyńskiego, pana Arkadiusza Walota, pana Daniela Siemieniaka, panów Cezarego Tyszkę i pana Jacka Dziewięczyka. A na koniec dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, których czasami tylko spojrzenie i dobre słowo wystarczyło, żeby człowiek odzyskiwał energię w chwilach zwątpienia. Dziękuję. Do tych osób należy również pan dyrektor. Dziękuję serdecznie. Kończymy. Dziękuję bardzo wszystkim.